Kolejny pijani rodzice, tym razem w Kamiennej Górze. Tata miała ponad dwa promile, mama prawie 3. Pijani rodzice opiekowali się dwójką dzieci, w dodatku mężczyzna był poszukiwany przez policję. O pijanych rodzicach opiekujących się dwójką dzieci, policję poinformował kurator społeczny. Kurator sprawdzał sytuację rodziny, podczas wizyty w ich mieszkaniu wyczuł zapach alkoholu od rodziców. 38-latek, wiedząc, że jest poszukiwany przez sąd odbycia kary więzienia, tuż przed przyjazdem policjantów uciekł z domu. Policjanci odnaleźli mężczyznę schowanego. Piwnicy. Po sprawdzeniu trzeźwości rodziców okazało się, że oboje są pijani. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, mężczyzna nieco ponad 2 promile. 38-latek trafił do aresztu, a dzieci pod opiekę trzeźwej cioci. Policjanci teraz będą prowadzić czynności w kierunku ewentualnego narażenia dzieci na utratę życia lub zdrowia.